Myślę, że tak, panie redaktorze, dlatego że przede wszystkim pojazdy autonomiczne jeżdżą bardziej w sposób bardziej płynny, bardziej asertywny niż klasyczny kierowcy. Normalni kierowcy zwykle się spieszą, jeżdżą w sposób dynamiczny. Dynamiczna jazda nie sprzyja ekologii. Dlatego wydaje mi się, że na pewno to będą pojazdy, jeżeli byśmy je tak mogli podsumować, na pewno będą bardziej ekologiczne, na pewno będą bardziej komfortowe, bo bardziej dostosowane do nie tyle do siedzenia za kierownicą, co do spędzenia czasu w trakcie podróży. I myślę, że tak należy się spodziewać. No, na pewno jednym elementem, który jest istotny, to jest kwestia braku miejsca do parkowania, braku takiej potrzeby, bo te pojazdy po prostu mogą nas przywieźć i gdzieś dalej pojechać, podczas gdy normalnie one służą nas do przywiezienia do pracy i potem zabrania do pracy. Pozostałe 90% czasu one stoją, tak? Natomiast no, trzeba na pewno popatrzeć też na inny element, że te pojazdy będą się poruszać, czyli będą jakąś tam emisję powodować, tak? Więc nie będą stałe. Więc jakbym tak już docelowo chciał wybiec myślami, to autonomiczny transport zbiorowy, to będzie ten element najbardziej ekologiczny. Bo wtedy tych pojazdów nie będziemy mieli takiego natężenia ruchu, a jednocześnie będziemy mogli wszędzie dojechać, czy nie emitować tyle szkodliwych substancji do środowiska, bądź bezpośrednio w pojeździe, bądź na horyzoncie w postaci komina, który jest w tej elektrowni, która tą energię na przykład produkuje.